Rozwiążmy parę zadań z treścią, w których występuje dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych oraz ich interpretacja. Ustal, czy poniższe zadania można rozwiązać, korzystając z wyrażenia minus 2, minus 5. Mamy dwa zadania i dwie odpowiedzi. Można rozwiązać za pomocą minus 2, minus 5 albo nie można rozwiązać za pomocą minus 2, minus 5. Zadanie pierwsze. Rano temperatura wynosiła minus 2 stopnie Celsjusza. Jeśli temperatura spadła o 5 stopni od rana, to ile stopni mamy teraz? Mamy dane początkowe. Na początku tego zjawiska, czyli rano, temperatura wynosiła minus 2 stopnie. Od tego zaczynamy. W związku z tym można powiedzieć, że da się rozwiązać przynajmniej początkową część tego zadania przy pomocy początku tego wyrażenia. Minus 2 jest ok. Co się dzieje potem? Jeśli temperatura spadła o 5 stopni od rana, to ile stopni mamy teraz? Jeżeli temperatura spadła, o 5 stopni, to można powiedzieć, że zmiana wynosi minus 5. Temperatura spadła o 5 stopni, czyli od tego, co było wcześniej, możemy śmiało odjąć 5. Czyli minus 2 na początek i odejmujemy 5, bo temperatura jeszcze poniżej tych minus 2 spadła. Czyli minus 2, minus 5 jest bardzo dobrym sposobem na opisanie tego zjawiska i zaznaczamy, że można rozwiązać to zadanie za pomocą wyrażenia minus 2, minus 5 albo minus 2 odjąć 5 numer 2. Ola zmniejszyła temperaturę w swoim samochodzie o 2 stopnie. Ponieważ ciągle było jej za ciepło, zmniejszyła temperaturę jeszcze o 5 stopni. Ile wynosiła całkowita zmiana temperatury w samochodzie Oli po tych dwóch ustawieniach? Mamy znowu dwa kolejne kroki. Pierwszy to zmniejszenie temperatury o 2 stopnie. Dalej było za ciepło. I drugi, również zmniejszenie o kolejne 5 stopni. Zmniejszenie oznacza odejmowanie, obniżenie temperatury. Czyli od tego, co było wcześniej, jeżeli zmniejszamy o 2 Stopnie, to odejmujemy od temperatury 2 stopnie Celsjusza. Drugi krok w tym zadaniu jest identyczny, również odejmujemy, czyli znowu zmniejszamy temperaturę, tym razem o 5 stopni, więc znowu wyrażenie "-2", "-5", bardzo dobrze opisuje te zmiany temperatury. Następne zadanie. Bruce właśnie przejechał się kolejką górską. Kolejka wjeżdża na szczyt, na wysokości 75 metrów nad ziemią. Następnie zjeżdża 95,3 metra w podziemny tunel. Poniższe równanie opisuje tę sytuację. 75 dodać minus 95,3 równa się minus 20,3. Zastanówmy się, o co chodzi w tym równaniu. 75 w tym równaniu to wysokość szczytu, na który wjeżdża kolejka. 75 metrów nad ziemią, czyli poziom gruntu przyjęto jako poziom zerowy. Plus 75 metrów to jest wysokość szczytu. 75 metrów. Potem kolejka zjeżdża o 95,3 metra do tunelu, czyli od wysokości, na której się znajdowała, powinniśmy odjąć 95,3 metra, żeby otrzymać jej bieżącą wysokość względem poziomu ziemi czyli poziomu gruntu czyli 75 metrów. Metrów wysokość szczytu, potem zjeżdżamy, czyli odejmujemy od wysokości kolejki 95,3 m i otrzymujemy w wyniku tego działania wysokość albo głębokość w porównaniu z poziomem Ziemi, na której kolejka się znajduje, co mówi nam minus 20,3. Metrów. Nie ma tutaj jednostki, ale wszystkie te liczby to wysokość albo głębokość w metrach. Pierwsza możliwość tunel znajduje się 20,3 metra pod ziemią. No i prawidłowo, jak przed chwilą obliczyliśmy, 75 metrów na szczycie, odjąć 95,3, bo zjeżdżamy w dół do tunelu i znajdujemy się na wysokości minus 20,3, czyli 20,3 poniżej zera, czyli poniżej ziemi pod ziemią. Bardzo dobra odpowiedź, sprawdzamy dalej. Różnica wysokości pomiędzy szczytem kolejki a tunelem wynosi 20,3 m. 20,3 m to różnica pomiędzy końcową stacją kolejki, punktem, do którego dojechała, a poziomem ziemi. Różnica pomiędzy szczytem a tunelem wynosi tyle, ile kolejka zjechała, czyli 95,3 m. Druga odpowiedź według mnie jest nieprawdziwa. I zaznaczamy odpowiedź, zobaczymy czy się zgadza. Tak jest. Trzecie zadanie. Ustal, czy poniższe zadanie można rozwiązać za pomocą wyrażenia 5 odjąć 8. Można rozwiązać, nie można rozwiązać. Zadanie pierwsze. Pierwszą rzeczą, którą zrobił Zenek rano, było zjedzenie. 5 ciasteczek ze słoika. No, dobry początek dnia. Jego mama dodała po południu 8 ciasteczek do tego słoika. Nie dodano ani nie wyjęto żadnych innych ciasteczek. Ile jest teraz ciasteczek w słoiku w porównaniu z początkiem dnia? No to zastanówmy się jeszcze raz. Zenek zaczął dzień od zjedzenia 5 ciasteczek ze słoika. Zjadł 5, a jeżeli pytamy o to, ile było ciastek w słoiku, to od tego, co było przedtem, zanim Zenek wstał, należałoby odjąć 5. Jeżeli mama dodała potem 8 do słoika, to w słoiku ilość ciastek zwiększyła się o 8, czyli powinniśmy dodać 8. Wyrażenie, które opisuje to zjawisko, to według mnie jest minus 5 dodać 8, czyli 5 odjąć 8 nie pomaga nam tu w niczym. Zadanie numer 2. Pierwszą rzeczą, którą zrobiła mama Zenka rano było dodanie 5 ciasteczek do słoika. No i tutaj plus 5 jest jak najbardziej na miejscu. Po południu, kiedy mama nie patrzyła, Zenek wyjął 8 ciasteczek ze słoika. Nie doda, ani nie wyjęto żadnych innych ciasteczek. Ile jest teraz ciastek w słoiku w porównaniu z początkiem dnia? No i chyba 5 -8 jest poprawnym opisem tej sytuacji. Mama rano dodała 5 ciastek do słoika, czyli do tego co było wcześniej, dodajemy 5. W słoiku jest o 5 ciastek więcej. Po południu Zenek wyjął 8 sztuk. Czyli od tego, co było w słoiku, żeby otrzymać liczbę ciastek. Po wyjęciu należy odjąć 8. 5 odjąć 8 jak najbardziej poprawnie opisuje sytuację. Pierwsze 5 to ciastka, które dodała mama, minus 8 to ciastka, które odejmujemy, bo wyjął je ze słoika zenek. Czyli tutaj można rozwiązać to zadanie za pomocą wyrażenia 5 odjąć 8.